Radio Wnet, www.wnet.fm. A w naszym studiu pan Adam Borowski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL-u. Znaczy, kiedy pan się zetknął z Janem Olszewskim? No, jak Solidarność powstała. Ja przed 80 rokiem się z panem Olszewskim nie zetknąłem. Roznosiłem bibułę, ale nie miałem kłopotów prawnych i nie miałem okazji się z nim zetknąć. A młodym człowiekiem byłem, dopiero wchodziłem w życie, studiowałem historię na Uniwersytecie Warszawskim i pracowałem jednocześnie. Można powiedzieć, byłem takim młodym, który wchodził w te opozycyjne szranki. Natomiast obserwowałem go bardzo pilnie, natomiast w sposób już taki osobisty spotkałem się na ławie sądowej, bo w 83 roku był proces MRKS-u, czyli Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności, a w zasadzie 9 członków kierownictwa tej organizacji, która została aresztowana, i jednym z obrońców MRKS-u, wprawdzie nie moim osobiście, ale jednego z moich kolegów z ławy oskarżonych, był mecenas Olszewski. Mnie bronił wtedy Siła Nowicki, mecenas Siła Nowicki i nieżyjący już też wspaniały adwokat Woźniak. I jeszcze Zosia Adamowicz, pani mecenas Zosia Adamowicz. Natomiast innych moich kolegów bronił mecenas Olszewski. Miałem tą przyjemność i honor słuchać jego mów obrończych i pytań do świadków oskarżenia, czy tej całej procedury i tej działalności adwokackiej, że rzeczywiście to był... No właśnie, jaki był na sali sądowej? Filar palestry, po prostu filar palestry. Pytania celne, zbijające z pantałyku, jak to się mówi, z pantałyku, świadków oskarżenia, wnioski dowodowe. Oczywiście sam proces był, jasne, że zostaniemy skazani. To nie ulega wątpliwości. On był sędzia miał z góry zapisany wyrok. Ile, prawda? Natomiast chodzi o to, że ten proces, nadał taki kierunek, między innymi mecenas Olszewski, że było jasne, że to jest proces polityczny, prawda, i wszystko, co jest tam wypowiadane, jest kierowane i decyzje, które zapadały, są decyzjami politycznymi, prawda. On obnażał aparat bezpieczeństwa, który nas wtedy prześladował i zatrzymał, aresztował i ustawiał proces, prawda. Przecież to nie jest żadną tajemnicą, że każdy z procesów politycznych był ustawiony przez ludzi służby bezpieczeństwa, natomiast sąd miał tylko przyklepać i z góry zapisane wyroki, prawda? Natomiast my nie walczyliśmy o to, że nie zostaniemy skazani, prawda? Ja nie miałem nadziei, nie miałem świadomość, że nie staję przed wolnym sądem i zdolności obrończe pana mecenasa mogą mnie od kary uchronić. Natomiast chciałem, żeby ten proces był politycznym, żeby była świadomość powszechna, że to jest to proces polityczny, i pan mecenas Olszewski to po prostu tutaj znakomicie temu służył, prawda, żeby pokazać, obnażyć aparat przemocy i całego systemu, prawda, że wymiaru sprawiedliwości, które nie służyło narodowi, tylko służyło komunistycznym oprawcom. Adam Borowski w naszym studiu. Zaraz wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Proszę państwa, w 2013 roku Katarzyna Adamiak-Sroczyńska przeprowadziła wywiad dla Radia Wnet z premierem Janem Olszewskim. To teraz fragment, który też dotyczy tego pamiętnego roku 1992. Godzina 12:23. W naszym studiu cały czas jest pan Adam Borowski. Rozmawiamy o Janie Olszewskim, o premierze rządu Rzeczypospolitej Polskiej, doradcy prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy, kawalerze Orderu Orła Białego, który odszedł od nas dzisiaj w nocy. Wciąż się wydaje, że są takie postacie w dziejach Polski, o których się mówi więcej, a są takie, o których się mówi za mało. Tak, o mecenasie Olszewskim zdecydowanie za mało. To jest, ja tu się zgadzam w pełni z panem Naimskim, że to jest
ikona, taki przywódca opozycji ostatnich 50 lat, prawda, tej antykomunistycznej, bo bez niego ta opozycja by zupełnie inaczej wyglądała, bo oprócz tego, że on był obrońcą działaczy politycznych, wszystkich, że tak powiem, orientacji, od Michnika, Kuronia, przez właśnie Zbyszka Romaszewskiego, czy Antoniego Macierewicza właśnie, Naimskiego, znaczy wszystkich opcji, to jednocześnie był aktywnym uczestnikiem opozycji, prawda? Nie tylko bronił, ale aktywnym, przecież on był współzałożycielem PPN-u. O tym liście 59, który protestował przeciwko zmianom w Konstytucji, która zapisywała wierno poddańczą miłość do Związku Sowieckiego, czy... Ale napisał kilkadziesiąt takich programów, prawda, takich wizji Polski na przyszłość. I był autorem dwóch dokumentów, szalenie istotnych. Pierwszym dokumentem był statut Solidarności, prawda, i potem razem z mecenasem Chrzanowskim go po prostu rejestrowali. A drugim dokumentem, również dla nas, dla ludzi, fundamentalnym, to jest Obywatela Służba Bezpieczeństwa. To była instrukcja dla działaczy Solidarności, jak postępować w zetknięciu z tą machiną opresyjną, jaką była Służba Bezpieczeństwa, ten aparat przemocy komunistyczny. Jak sobie pomyślę w tej chwili, znaczy on spowodował swoją mądrą decyzją o tym, że nie pozwolił podpisać dokumentu porozumienia z Rosją, który miał na terenach po bazach sowieckich instalować spółki joint venture, które byłyby po prostu siedliskiem rosyjskiej agentury, prawda? Po prostu Polskę by ta agentura, on oczywiście również jest, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jesteśmy krajem wrogim dla Rosji, natomiast to niejako było przyzwolenie na to, żeby tutaj panoszyła się sowiecka, znaczy potem rosyjska agentura. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, gdyby nie ten nieszczęsny 4 czerwca, który w tym roku ze względu na śmierć właśnie mecenas Olszewskiego należy wyjątkowo podkreślać, bo druga strona będzie podkreślała 4 czerwca 89 roku. Gdyby nie to nieszczęsne odwołanie, dla mnie każdy, kto tam uczestniczył w obaleniu rządu pana Jana, bo tak mówiliśmy o nim, pan Jan, prawda? Pana Jana Olszewskiego, premiera, to z pewnością nastąpiłaby dekomunizacja, która nigdy tak naprawdę nie nastąpiła w Polsce. Nastąpiłaby prawdziwa lustracja, abyśmy tej agentury się pozbyli po prostu dużo, dużo wcześniej. I co jest najważniejsze, polityka gospodarcza, nie wyprzedalibyśmy za bezcen strategicznych dla nas przedsiębiorstw. Mam nadzieję, że nie doszłoby do tak bezprzykładnej kradzieży majątku narodowego, uwłaszczenia nomenklatury. Ten rząd był nadzieją, to był pierwszy niekomunistyczny rząd, nie rząd pana Mazowieckiego, tylko rząd Jana Olszewskiego był pierwszym niekomunistycznym rządem, który miał wizję Polski, wizję Polski sprawiedliwej, demokratycznej, pozbawionej tego garba komunistycznego, zlustrowanej, byśmy byli zupełnie w innym miejscu. W tej chwili musimy skutki tamtego odwołania odczuwamy do dzisiaj. W tej chwili odkupujemy strategiczne przedsiębiorstwa, prawda, czy banki chociażby. Odkupujemy, repolonizujemy po to tylko, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne, finansowe. To są rzeczy, które są oczywiste. One są oczywiste chociażby dla Niemiec, prawda, którzy wczoraj ogłosili, że strategiczne przedsiębiorstwa muszą pozostać w rękach niemieckich i dopuszczają, że udziałowcem w podstawowym będzie państwo niemieckie, dopóki nie zostanie to z powrotem nie zostanie przekazane czy sprzedane w ręce niemieckie. Natomiast u nas rządziło, przyjęło się przekonanie
zafundowano nam, że znaczy pieniądz nie ma narodowości, wyprzedawano wszystko za złotówkę. I co się tylko dało, za symboliczną złotówkę, brak wiary w Polaków, prawda, że w polskich przedsiębiorców, w polskich menedżerów, w polską myśl zarządzającą. Uważano, że byle jaki przedsiębiorca zachodni będzie lepszy niż polski, i to wszystko wyprzedawano. Polska byłaby zupełnie w innym miejscu. Zupełnie w innym miejscu. Z drugiej strony były takie rzeczy postawione wtedy przez rząd Jana Olszewskiego, których już się tak całkiem zagmatwać i zasypać nie dało. No lustracja jednak zawsze w końcu wracała. Tak, wracała i ona w jakiś tam sposób była przeprowadzana, a to na jednej grupie, na drugiej grupie, ale to, co nie zostało zrobione, to skutkuje do dzisiaj tym, że zbudowaliśmy ojczyznę oligarchiczną, skorumpowaną. To jest niezlustrowanie i niezreformowanie wymiaru sprawiedliwości. On do końca nie... Były różnego razu później próby, próbował to robić AWS, mówił nawet o tym Jan Rokita, natomiast to wszystko było nieskuteczne, nieskuteczne i nie dało się tego zreformować. Skutki mamy do dzisiaj, że tyle lat jeszcze w Sądzie Najwyższym są ludzie, którzy skazywali działaczy Solidarnościowego podziemia. Także borykamy się ze skutkami tamtego 4 czerwca 1992 roku do dzisiaj. No ale pewnie jest tak, że historia jednak w końcu przyznaje rację nawet tym, którzy premierami bywali krótko. Tak, to prawda. Ja mam nadzieję, prawda, jeżeli teraz się wszystko to przypomina, jego osiągnięcie, jego przepiękny, spiżowy życiorys. Tam nie ma, w tym życiorysie nie ma tam miękkich punktów, prawda, że musiałby się czegoś wstydzić, prawda, jakichś działań, które mogłyby powiedzieć, że był człowiekiem słabym, albo na przykład ulegał różnym namiętnościom, czy w jakikolwiek sposób. To jest życiorys piękny, czysty, spiżowy. I on natychmiast na dzień powinniśmy budować mu tutaj w Warszawie pomnik, prawda? Chce się budować pomnik panu Mazowieckiemu, który mówił w sposób haniebny o biskupie Kaczmarsku, który pisał książki haniebne pod tytułem Wróg ciągle ten sam. Naprawdę, mogę się nam w tytule delikatnie pomylić, ale rzeczywiście to była książka haniebna, a o biskupie Kaczmarku również te wypowiedzi jego, to po prostu nielicujące z honorem Polaka, prawda? Natomiast to jest postać, którą należałoby pomnik natychmiast mu postawić w centrum Warszawy, by przyjąć to rodowity warszawiak, który za nią walczył. No właśnie, jako bardzo młody chłopak, żołnierz szeregów, łącznik. Poszedł, jak miał 13 lat, jak miał 14, był łącznikiem w powstaniu warszawskim. To jest postać, którą należałoby natychmiast uhonorować tytułem obywatela, honorowy obywatel, składać mu miasta Warszawy, prawda? No ja mam nadzieję, że uruchomimy taką lawinę, że przypomnieliśmy, że ta postać w polskiej historii będzie żywa, będzie pamiętana i będzie żywa, bo rzeczywiście jest trochę zapomniana. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Adam Borowski był gościem audycji Radia Wnet. W samo południe dzisiaj wspominamy premiera Jana Olszewskiego, który odszedł od nas wczoraj w nocy. Jest godzina 12:32. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Radio Wnet, www.wnet.fm